Wszystkich gości serdecznie witamy i na jasełko zapraszamy, żebyście tu z radością przyszli. Opowiemy wam wszystko, jakby się tam wyszli. You dare to destroy me.
W dalekim Betlejem wyżej stające narodził się Pan Zbawiciel, naszego świata Odkupiciel. Późną nocą gdzieś w Betlejem słychać śpiewy, co się dzieje, jeśli się świetnie nawiedza nasza przyszła dziecina. Świadczą, że przybywa król.
Witaj Jezu, na tej ziemi połączony człowiek, witaj Cię aniołowie, kłaniają się Tobie. Tak tu w Betlejem znalazł niebo, który przyniósł ludziom zbawienie. Teraz na pewno wielka radość będzie, wszyscy te starynki pójdą pokonać. Dziś się narodził, to wiatr drogę można odszkodzić.
Matuszkowie, malutkiemu Józefowi zatańczymy i niestety się ukłonimy. Jezus się narodził i położył swoje małe rączki.
jeszcze zdąża, tam od wschodu tu podąża. Oto idą trzej królowie, mężcy świata monarchowie. Oto kadzidło wolne i pachnące, roznoszący zapach kojący. A to jest Mirza, żywita w Gębi Zielona. Zdrowie i lekcje naszego Pana. Wielka dziś radość na ziemi i w niebie, że tylu gości przyszło do Ciebie. Leżysz na siali, Jezu maleńki, nasze serca grzeją pod Twojej stajenki.
rzeczy, tego właśnie nam potrzeba. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim bohaterom dzisiejszego wydarzenia. Najstarszym naszym przedszkolnym grupom. Słuchajcie, byliście super i jasełka udały się niesamowicie. Chciałem też bardzo podziękować tutaj naszym paniom. Poproszę tą szkóreczkę, która się tutaj stała. Przepraszam. Te oto wspaniałe panie przygotowały to przedstawienie. Jeszcze brakuje nam jednej pani. Pani Wiktorii, która też brała aktywny udział, ale się chowała, wstydzi się. Dobrze, więc bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze przedstawienie. Chciałem też bardzo podziękować obecnym tutaj osobom z koła seniora Tomaszowi Żubelskim. Bardzo dziękujemy, że od tygodnia już panie wspierają nas tutaj przygotowanie do tego wyjątkowego dnia. I korzystając z okazji, chciałem złożyć wszystkim serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję. Dziękuję.